trochę chłodno. Testuję nowe przejście, ale no dzisiaj osiągnąłem chyba ten stan, kiedy jest mi wszystko jedno. Ile kawek dzisiaj wypiłeś? 5. I zjadłem 2 pączki i 3 kawałki ciasta. Jakiego ciasta? Ciasto bananowe Ewy. Przepyszne. Pokaż. Ostatni trening w tygodniu. Płyniemy z Ewą 3800 ciągiem tak zwanego Ironmana w piankach, żeby nie zmarznąć. Jest szybko w treningach na zewnątrz. Teraz takie quick question. Jak możecie pływać w tak słonej wodzie? Obrzydlistwo. Kolejna żydziówka? 53. Musimy częściej przyjeżdżać, no. Ewa, w 2 tygodnie 3 żydziówki. Chcielibyśmy bardzo podziękować Ewie i Żłanowi za to, że gościliście nas przez ostatnie 2 tygodnie. Dzięki Ewa za pokazanie nowych tras i and thank you Juan for preparing my bike for riding in the mountains. To były świetne 2 tygodnie i bardzo za nie dziękujemy. Dzięki. Teraz chcielibyśmy Was zaprosić na cykl, który będziemy realizować w każdej z naszych podróży. Wymyśliliśmy sobie po prostu kategorie, które są dla nas ważne podczas oceniania jakiegoś miejsca, w którym przez jakiś czas mieszkamy. Teraz wam przeczytam te kategorie, a potem je wspólnie ocenimy. Jeżeli uważacie, że jakieś inne kategorie są ważne przy ocenie miejsca do mieszkania i trenowania, to możecie je pisać w komentarzu. Przeczytamy i damy znać, czy weźmiemy je pod uwagę. Pierwsze 3 kategorie są w miarę oczywiste, bo to basen, kolarstwo, trasy biegowe. Czwarty punkt to infrastruktura. Piąty pogoda, ludzie i na koniec najprzykrzejszy punkt, czyli ceny. No i pierwszym miastem, które będziemy oceniać w naszym cyklu, będzie Girona. Dobra, to zaczynamy od triathlonowych kategorii. Tak, no jeśli chodzi o basen, to 150, przydatna rzecz, jeśli chodzi o pływanie na open water. Super, że można spotkać czasami nawet dwóch mistrzów świata, czyli Jana Frodeno i Vincenta Luisa.
No jest to mega motywujące i daje takiego fajnego kopa przed treningiem, jeżeli się ich zobaczy. Jest w miarę tanio, ja za karnet za 2 tygodnie zapłaciłem około 35 euro. Wejście jest na godzinę, ale czasami można przyjść trochę wcześniej, wskoczyć na tor, który aktualnie jest wolny. Ze względu na obecną sytuację, na torze mogą być 2 osoby i dzień wcześniej trzeba rezerwować miejsce. Ale zazwyczaj basen jest pusty tak w okolicach 11-14, więc nawet jeżeli się nie zarezerwuje tego miejsca, to i tak spokojnie można znaleźć tor dla siebie. Basen oceniam na 9. Tak, oceniam od 1 do 10. A teraz kolarstwo. Jeżeli chodzi o trasy kolarskie, no to jest mega urozmaicony teren, można znaleźć płaskie odcinki na czasówkę. Jest kilka fajnych podjazdów też do wyboru. Niektórych treningów nie da się zrealizować w terenie, łatwiej i lepiej wykona się je na trenażerze. Więc na pewno nie odkryłem wszystkich podjazdów, no ale mogę powiedzieć, że ta kultura kolarska w Hiszpanii jest na tyle wysoka, że kierowcy uważają na kolarzy i mają do nich szacunek. No ale też co chwilę są znaki 1,5 metra dla kolarzy, więc to jest spoko, zawsze jest pobocze na drodze, na tych głównych drogach, którym można jechać bezpiecznie. Ja kolarstwo oceniam na 9. Super, 2 dziewiątki. Teraz trzecia kategoria, czyli trasy biegowe. No, tak jak nazywa się Girone Cycling Paradise, to ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dla mnie to jest Running Paradise. Niezliczona ilość kilometrów po szutrze, można biec z jednego miasta do drugiego 40 kilometrów właśnie takim fajnym gravelem. Teren jest mega urozmaicony. Znajdziemy odcinki po płaskim, gdzie można biegać szybsze zadania. Jest kilka miejsc, gdzie można biegać podbiegi. Także to jest mega. Fajne ujęcia z biegania znajdziecie w poprzednim naszym filmie, więc zapraszamy tam. Dla mnie bieganie 10 na 10. Super. Teraz kolejna kategoria, infrastruktura, czyli bardziej taka życiowa kategoria niż treningowa. No i tutaj przede wszystkim fakt, że Girona nie jest nad morzem, a my jednak jesteśmy fanami takiego krajobrazu morskiego i właśnie też takiej infrastruktury, takiej, tak mówię, podłużnej, wzdłuż wybrzeża. Właśnie dla mnie też są ważne jakby to, jakie skrzyżowania są, ile jest samochodów, czy dobra jest komunikacja miejska, bliskość poszczególnych miejsc do siebie i ogólnie takie przyjazne miejsce dla mieszkańców. No i jak chodzenie po Gironie i ogólnie takie zwiedzanie jest bardzo przyjemne i ciekawe, bo można się pogubić w tych uliczkach i to takie romantyczne zgubienie się, ale no nie jest to dla nas praktyczne przynajmniej. I ilość ludzi, która się kumuluje w tych malutkich uliczkach, może być trochę przytłaczająca. A pod kątem treningowym to jeszcze wyjazd na rower tutaj ma duże znaczenie. No i on już nie był taki łatwy, nie? Tak, no ogólnie Girona jest całkiem dużym miastem i trzeba mieszkać po prostu po konkretnej stronie miasta, żeby mieć taki bezpośredni wyjazd na rower. Tak, no to trzeba przejeżdżać przez całe miasto czasami, jakieś korki, dużo jest kostki brukowej, to też tak. Więc no tutaj ja bym dała taką 4. No też zgadzam się z tym. Pogoda. I tutaj oceniamy klimat, powietrze, temperaturę. No to pogoda w Gironie na początku stycznia nie była za dobra. Codziennie praktycznie było na minusie. W ciągu dnia do 5 stopni, maksymalnie do 10, czasami padało. W drugim tygodniu zrobiło się trochę cieplej. Można było spokojnie wyjść na rower. Ja miałam trochę problem z powietrzem, bo moim zdaniem wcale nie było takie tak, czyste. Powietrze. No ja jestem zwyczajna do powietrza najbardziej w Sopocie chyba. W Wrocławiu to nie wchodzę tak dużo na zewnątrz, ale w Sopocie jest super czyste powietrze. A tam jednak trochę po prostu śmierdziało, no. Dawali po kominkach ostro, no bo to był dosyć chłodniejszy okres. I no wdychanie spalin kominkowych to tak. No nie, no czasami było też widać taką jakby mgłę smogową unoszącą się nad miastem. Mieszkaliśmy na takim małym wzgórzu, więc dobrze to było widać. No i Girona jest jakby w takiej małej dolince. Mhm. I to się wszystko tam na dole kumuluje i zostaje.
Wskaźniki pokazywały, że jakość powietrza jest dobra, ale było czasami czuć taką spaleniznę. No, prawdopodobnie to jest tylko takie nasze subiektywne odczucie na ten określony czas, który byliśmy w Gironie. No ale miałam dała 4,5, nie? Tak, 4,5. No i też praktycznie w ogóle nie było wiatru, to mogło mieć jakiś wpływ na to powietrze. Tak, na powietrze, jasne, no tak, mogło. Tak. Dobra, teraz kolejny punkt, czyli ludzie, dosyć ważny. No i tu już wcześniej wspomniałam, że Girona jest dosyć zatłoczona, co to nam totalnie nie podpasowało. No i też jak ktoś nie mówił po hiszpańsku, to ludzie tak mniej przyjaźnie do ciebie podchodzili, ale jak już Ania zagadała coś po hiszpańsku, no to od razu się pytali, skąd jesteśmy, co tu robimy, czy tu mieszkamy. To było aż zadziwiające, jaka była różnica w odbiorze nas, jak mówiłam po hiszpańsku, a niż jak mówiliśmy po angielsku, to no... No, więc warto się nauczyć tych kilku zdań, które można powiedzieć w kawiarni czy w sklepie spożywczym, więc... Tak, od razu się milej robi. Tam to jeśli chodzi o ludzi, no to Girona jest mega sportowym miastem, wszyscy biegają, jeżdżą na rowerach, już nie mówiąc o tym, ilu tam zawodowych sportowców mieszka, tak? Zawodowi triatloniści, plaże, tak? Mhm. No nie, no mega, mega sportowe miasto i czuć tą właśnie atmosferę. Tak, dużo ludzi też tam po prostu przyjeżdża, takich turystów sportowych, nie? Tak, 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 turystów sportowych, więc no ludzie przyjeżdżają i korzystają z tych warunków. No i głównie to podwyższyło naszą ocenę, nie? W tej kategorii. Tak, tak, zdecydowanie ta atmosfera taka sportowa tutaj wnosi te oceny. Czyli oceniamy na 7. 7. Teraz ceny. No, czyli taki najmniej przyjemna kategoria do oceniania, wspominanie tego. Dobra, zacznijmy od podstawy, czyli kawa w Espresso Mafi za 2 euro. No, czyli około 10 zł, no myślę, że to jest bardzo spoko cena, bardzo spoko cena. Bardzo spoko kawę. Tak. No mi się wydaje, że jest trochę drożej niż w tym miejscu, w którym aktualnie jesteśmy, ale... No możliwe, tak, ze względu na to, że... Większe miasto. Tak, dokładnie, miasto. Tak, tak. W ogóle Hiszpania taka jest trochę droższa od Polski. Nie ma dramatu, no naprawdę nie ma dramatu. Jeżeli się robi zakupy podobne jak w Polsce, a nie szaleje się, no to to jest okej. Okay. Ale można poszaleć w markecie hiszpańskim, bo mają tak super owoce i warzywa świeżutkie, pyszniutkie. My uwielbiamy po prostu chodzić na takie zakupy. Nawet wiecie, w takich to jest mega. Dużych supermarketach. Są po prostu takie owoce i gluten, takie w sensie glutenowe przekąseczki też, to jest fanami. Tak. Średnio po prostu jest, no tak jak dziesiątka to by była taniej niż w Polsce, a jedynka to taka, nie wiem, Szwecja czy Norwegia, no to 5, 6, 5, no takie 5, no, bo jednak jest drożej, ale... Tak, trochę się drożej. No, to ogólnie Girona oceniamy na 7. Pod kątem życiowym i treningowym. Wiadomo, że pod kątem treningowym jest trochę lepiej, pod kątem życiowym trochę gorzej, więc stąd taka ocena. Polecam Wam to miejsce do odwiedzenia na wakacje treningowe. Na pewno będzie fajnie. Teraz zapraszamy Was na naszą dalszą podróż. Zobaczycie, jak pakujemy nasze małe autko. Pozdrawiamy, buziaczki. Dobra, uwaga. Teraz to wszystko trzeba zapakować i to osobno. No to pakuj.
Z tego miejsca bardzo chciałem podziękować wszystkim patronom. To dzięki Wam mogę dalej w spokoju przygotować się do sezonu. Mam nadzieję, że pierwsze starty już wkrótce. Zapraszamy na profil Patronite Miłosza. To dzięki właśnie patronom z Patronite'a możemy realizować te treści, które właśnie widzieliście. Dzięki. Dzięki.